Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj was zapraszam na projekt Denko. Generalnie, jak wiecie, u mnie projekty Denko co 2 tygodnie. A coś mam wrażenie, że ostatni był chyba odrobinkę dłużej. Siata się konkretna zebrała. No i zobaczcie, nie przedłużam, co ja tym razem tam zużyłam. Olejek z Isany. Kolejne opakowanie zużyte, kolejne w użyciu, kolejne w planach do zakupu. A więc produkt, którego ja używam do mycia Beauty Blendera. Niezastąpiony. Dezodorant Citru Lime Magic. Kolejny egzemplarz, dalej go bardzo lubię, natomiast w marcu zdecyduję się na Garniera, bo ten dezodorant nie ma właściwości jako takich chroniących, nie jest to antyperspirant, tylko jest to produkt z sekcji perfumeryjnej. Natomiast ten zapach zdecydowanie jest bardzo fajny, taki wiecie, odświeżający, pobudzający, bardzo, bardzo go lubię, bardzo mi odpowiada. Żel, który był w ulubieńcach stycznia, Natura Siberica, żel antystresowy, które w swoim składzie ma m.in. organiczną szałwię, melisę, cytrynę, werbenę. Bardzo fajny żel, bez SLS-ów, wydajny, 400 ml, zakończony pompką, bardzo ładny, delikatny, naprawdę subtelny zapach. Żel absolutnie nie przesuszał skóry, powiedziałabym, że ją wręcz nawilżał i bardzo, bardzo wam go polecam, jeżeli poszukujecie żelu naturalnego. Ja w tym momencie kończę zapasy żeli i teraz używam Natura Siberica pomarańczowego. Może kiedyś do niego wrócę, kto wie. Szampon Balea do włosów normalnych i przytłuszczających się z trawą cytrynową i miętą. Produkt z Pretty Boxa. Muszę powiedzieć, że był całkiem przyzwoity. Ani nie zrobił mi krzywdy, ani nie robił na mnie szału. Taki, powiedziałabym, przeciętny szampon, ja osobiście nie mam do niego ochoty wracać, ale miał ładny taki świeży zapach. Maska do włosów z Plenty Organica, złota ajurwedyjska, maska, która również była ulubieńcem stycznia. Rewelacyjna maska, nie obciąża tutaj włosów, wiecie, u nasady, pięknie daje im objętość, nie jest to najtańszy produkt, 300 ml kosztuje około 27 zł, ale myślę, że jest warta wypróbowania, także gorąco wam ją polecam. Ja osobiście na pewno kiedyś do niej wrócę. Dalej płyn micelarny z Eveline. Nawilżający płyn micelarny, 8 w jednym. Producent obiecywał, że nie szczypie w oczy i faktycznie nie szczypie w oczy. Natomiast płyn był, powiedziałabym, bardzo, bardzo przeciętny i nie robił na mnie wrażenia. Teraz używam płynu z Dermedic i powiem wam, doprowadzam je do szewskiej pasji, więc w marcu zakupię miksę. Przeciw przesuszaniu, mój jednak ukochany płyn, który najlepiej sobie radzi z makijażem. Ten był taki, wiecie, niczym jakby, powiem, szczególnym się nie wyróżniał, ale nie był też jakiś bardzo, bardzo zły. Uwaga, to będą aż 2 płyny do kąpieli, nie wiem jak ja to zrobiłam. Ale płyn do kąpieli, ten źródło energii. Źródło energii, dla mnie ten zapach jest taki odrobinę kadzidlany, jeżeli istnieje takie słowo. Więc bardziej się nadaje na ten właśnie taki sezon, niż na przykład na sezon letni. Jest i mój płyn lawendowy, już kolejne opakowanie, rzecz jasna, w użyciu, mój faworyt, naprawdę nie wiem jak ja to zrobiłam, że aż mam 2 opakowania po płynach. Dalej płyn do kąpieli, Renifer z Avonu z serii zimowej, o zapachu śliwki i wanilii, taki bardzo ciastkowo słodki zapach. Te płyny mają beznadziejne butelki i tutaj jeszcze jest taki ogranicznik, natomiast ja sobie go wyjęłam, żeby móc z tego lepiej skorzystać. Ale płyn zużyłam, był dosyć przyzwoity, fajnie się pienił, nie wysuszał skóry. No ale wiadomo, to seria limitowana, świąteczna. Dalej, świeczka, o której wam strasznie dużo mówiłam na Instagramie. Świeczka, która mnie powaliła na kolana, z Positive Boxa, czyli z boxa, który już nie istnieje. Bomb Cosmetics, karmel i różowy pieprz. Słuchajcie, ja ją wypaliłam do końca, tego już się nie da, że tak powiem, wypalić, można co najwyżej to zeskrobać do kominka. Obłędny zapach, niby trochę taki mdły, niby trochę karmelowy, ale właśnie chyba przełamany tym pieprzem. Bardzo w ogóle fajny patent i zamierzam wrócić do świeczki właśnie Bomb Cosmetics. One kosztują 39 zł, tak mniej więcej. I na dosyć długo mi ta świeczka starczyła, natomiast no nie liczyłam, wybaczcie. Dalej, kochani, całe 6 opakowań po zestawach pielęgnacyjnych, których nagrywałam recenzję, więc was tam odsyłam. Link znajdziecie w opisie, mam nadzieję, że ten link faktycznie tam jest, ale ten filmik był niedawno.
6 potrzeb skóry, 6 dni, jakoś chyba taki jest tytuł. Zestawy pielęgnacyjne, takie 3 kroki, a więc pianka, maseczka w płachcie i krem na noc. Zestawy te pochodzą ze sklepu Saci. Dalej plaster na nos z węglem od Olive Robelli i jest to firma, nie wiem jaka firma, to jest taka, ona jest dostępna w Rossmanie chyba i w Douglasie, jakaś Cutua, nie wiem, nie mogę w ogóle, słuchajcie, tego rozczytać. Tak czy siak z przykrością i dosłownie łzami muszę stwierdzić, że nie oczyściło mi to w ogóle nosa, łzy mi po prostu ciekły, jakby jakaś tragedia mnie spotkała, kiedy zrywałam ten plaster, a na plastrze nie było nic prócz czarnego węgla czy czarnej powłoki, więc no niestety, no nie oczyścił mi nosa. Z bólem serca muszę przyznać. Ale nie zrobiłam też parówki i oczywiście potem żałowałam. Maseczka z Tony Moly, elastyczna z granatem, nie elastyczna, uelastyczniająca. Z poprzedniego cuteboxa edycji styczniowej Revelka. Zakochałam się w tych maseczkach. Naprawdę zakochałam się. Po pierwsze to pachniało tym granatem. Po drugie rewelacyjnie się trzymała twarzy. Po trzecie rewelacyjnie nawilżała. I naprawdę nie mam w zwyczaju dawać maseczek do ulubieńców miesiąca, ale nie wiem, czy nie powinnam zostawić tego opakowania, żeby Wam jeszcze raz o tym wspomnieć w ulubieńcach, bo wow. Jestem, moja ochota, wiecie, została, no jak to się mówi, pobudzona. Chcę kolejne. Czaję się teraz na maseczki serii Pokemonów na Yulse, ale na to przyjdzie trochę poczekać, więc może gdzieś wcześniej się skuszę. Maseczka z Mizon, maseczka oczyszczająca, bąbelkująca, z kolei maseczka z Liferi, styczniowej. Słuchajcie, wrzucałam Wam zdjęcie na Instagram, wspominałam na Instastory, ona się także pieni jak te ze Skin 79, ale ta piana jest inna. Ta piana jest gęstsza i później, kiedy robimy masaż tej twarzy, to ta piana jest taka, no gęsta, no. Szczerze mówiąc, wolę tą ze Skin 79, choć ta też tak łaskotała i też to było przyjemne, tylko że ta piana była taka gęsta, no. Już nie chcę jakby wnikać w szczegóły. Wrzuciłam specjalnie chusteczki, bo one są bodajże z Rossmana, to są te chusteczki, wiecie, absorbetki. Chusteczki zapobiegające szarzeniu tkanin podczas prania. Nie, no, ale głównie one są, żeby nie farbowały tkaniny. Polecam, bardzo polecam, można kupić te chusteczki różnych firm, myśmy używali już naprawdę bardzo wielu firm i jakby wszystkie sprawdzają się tak samo. Dla mnie to jest produkt niezastąpiony i zawsze z tego korzystam. Choć kiedyś zasłynęłam tym, że wyprałam białą koszulkę z czerwonym szalikiem i że generalnie jestem... Ale ja wtedy też wrzuciłam tą chusteczkę, natomiast należało wrzucić dwie. Więc jeżeli wiemy, że coś bardzo mocno może farbować, mi tej wyobraźni zabrakło, to polecam wrzucić dwie chusteczki. Dalej. Argan Oil z włosami. Coś, co było chyba też w ulubieńcach stycznia. Ten taki olejek, wiecie, z Bioelixir. Tak? Bioelixir, tak. Z Rossmana do włosów. Bardzo fajny olejek, malutkie opakowanie, 20 ml, ale fajnie robił to na włosach, co ja lubię. Czyli nadawał im taki połysk, a ich, tak wiecie, nie obciążał, jak na przykład ten olejek z Vianka. Zużyłam korektor Eveline, Argan Oil, kolejne opakowanie już kupione, nie pokazuję Wam, bo tutaj już naprawdę nic nie jest napisane, wszystko się starło. Kolejne opakowanie kupione i Wam już to pokazywałam w holu za 13 zł w Rossmanie. Dalej, Four Slash Effect, mój ukochany tusz, kolejne opakowanie także kupione. Nic dodać niż nic ująć, tusz, który zawsze muszę mieć u siebie w domu. Dalej mam 3 miniaturki. Pierwsza to jest Bioterm Blue Therapy i to był krem taki anti-aging na noc. A może nie był na noc? Może nie był na noc, ale ja go używałam na noc. Fajny krem, taki faktycznie dosyć bogaty. No, czy coś mi wygładził, no to wiecie, no nie oczekujmy cudów po takiej malutkiej miniaturce, ale jakoś tak w ogóle to mnie nie rzucił. Dużo fajniejszy był ten krem z Givenchy Hydra Sparkling i to był krem właśnie na noc i on wydaje mi się, że fajniej, dogłębniej nawilżał tąże moją skórę. I mam tutaj jeszcze z Givenchy, z tej samej serii Hydra Sparkling, krem pod oczy i także był bardzo fajny, też nawilżał,
No wiecie, no przy takiej miniaturce to pyk pyk, ale okej. Okay. Więc jeżeli miałabym coś kupić za tyle kasy, to już wolałabym zdecydowanie Givenchy jak ten z Biothermu. I tutaj słuchajcie, mamy aż 3 eyelinery, jeden ze Smashboxa. Mam cały czas ten drugi w użyciu, ale słuchajcie, ten drugi też jakoś szybko mi się kończy, nie wiem co się tutaj dzieje. I dalej szukam eyelinera w pisaku, a ten z Douglasa, który mi któraś z Was polecała, został wycofany ze sprzedaży. Więc znowu bawimy się w polećcie mi eyeliner. Choć wiecie na co się czaję? Na Inglota. On jest co prawda w kołamarzu, tak się mówi, w kołamarzu, ale zobaczymy. Z Too Faced, no to nie ma sensu już, czarne, to nie ma sensu, to nie maluje. Ja wiecie, ja się cały czas waham, czy to wyrzucać, czy nie, ale no... No nie, nie no, no nie, no nawet tutaj widać jak jasna, czarna jest ta kreska, a co dopiero kiedy przykładam pod innym kątem do powieki, więc nie. No i moja największa porażka, granat, piękny granat, którym byłam, o z tego coś jeszcze cieknie. No dobra, to go może jeszcze cofnę. Może jeszcze, bo tutaj całkiem, to może jeszcze spróbuję go pomęczyć. Natomiast problem był taki, nie wiem czy pamiętacie, że jedno oko spoko, a przy drugim już kapota. I można było tym potrząchać, przerzucać, robić tym, wiecie, cuda, czarować i kicha. I zostajecie z jedną kreską, konkretnym produktem i co dalej, tak? A co z drugim okiem? Płatki z Isany, kolejne opakowanie w użyciu. I krem z Mizon, krem ze ślimakiem pod oczy. Nie wiem czy jeszcze go pamiętacie. Nie podobał mi się. Nie wiem, mi jakoś te kosmetyki z Mizon z tym ślimakiem średnio podpasowują i wiem, że bodajże chyba moja Ola, chyba że Wam kłamie, chyba że mylę z tym kremem do twarzy, była bardzo z niego zadowolona, a dla mnie ten krem był w ogóle z drogie i takie... Nie wiem, ja z tymi kremami pod oczy mam generalnie chyba problem, bo zawsze coś mi nie pasuje, albo prawie zawsze. No dobra, no to już wszystkie produkty, jedyne co nam zostało to opakowanie po olejku znakomi do recenzji pielęgnacji. No dobra, to ja Wam dziękuję serdecznie za oglądanie, zapraszam Was do kolejnych filmów, trzymajcie się, do zobaczenia.